No, stres jeszcze troszkę trzyma, to znaczy stres, trema bardziej, takie podekscytowanie, bo pracowaliśmy nad tym naprawdę wiele miesięcy i właściwie takich prób, pełnych prób, to mieliśmy kilkanaście raptem, ale no, dzieci dały dzisiaj też z siebie wszystko, włożyły w to ogrom serca, zaangażowania, więc ja jestem bardzo wdzięczna im za tę pracę i za tę wiarę w ten projekt, że w końcu uwierzyły, że to jest dla innych uczniów, no bo po to robiliśmy, żeby inni uczniowie przyszli tutaj na ten spektakl i mogli powtórzyć sobie tę treść lektury, a niektórzy może przypomnieć, poprzez właśnie piosenki, poprzez ten taniec i poprzez to, że ich koledzy i koleżanki są na tej scenie. To znaczy, no tak, troszkę tam parę rzeczy się pojawiło, ale takich, które nie są ujęte w lekturze, no musieliśmy to opakować w całość piosenek i tych układów choreograficznych, więc jakby coś tam przemknęłam swojego, przemyciłam. Zależało mi na tym, żeby te piosenki były głównie dla tych młodych ludzi, którzy przyjdą oglądać spektakl, więc wiem, że oni słuchają różnej muzyki, również rapu. No i akurat gdzieś mi tak wpadł, że ten zarozumialec, czyli ten ego, tak, że będzie tym idolem, tak jak to teraz się odbywa i że to będzie taki rodzaj koncertu, tak jak na koncertach. Ogólnie ta praca była zarówno stresująca, jak i bardzo dająca dużo kopa takiej energii od tych dzieciaków i ja się z nimi zżyłam i tak jak mówi Lis, no po prostu stworzyliśmy więzi i te więzi zostaną w moim sercu do końca życia.